Znajdujemy się w nowej części Parku Klecińskiego. To jest blisko chyba ponad 3 hektarów przestrzeni, jaką dysponuje tutaj Zarząd Zieleni Miejskiej. Urządziliśmy połowę w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Powstały tutaj alejki, na których stoimy, na tej połowie. Ustawiliśmy małą architekturę, urządzenia do aktywności zarówno dla młodszych, jak i dla starszych. I to jest ta część. Ona ze Starym Parkiem Klecińskim skomunikowana jest w tej chwili w dwójnasób. Czyli albo musimy wzdłuż wału przejść do mostu przy ulicy Wałbrzyskiej, mostu na Ślęzie, albo nową kładką na ciągu rowerowym wzdłuż ulicy Karkonoskiej, czyli trzeba się udawać w kierunku jakby Partynic. Co ciekawe, spora część tego parku jest jeszcze dzika. W kolejnych etapach planowane jest urządzenie także tej części. W jakimś etapie, bo to studium to też przewiduje, mamy nadzieję, że będzie kolejna kładka łącząca starą część z nową, przerzucona przez rzekę.